Nie mogę przeklinać, bo zaraz uwalam Zaraz za mi siebie. live'a uwalisz. No. Za przeklinanie też wywalają live'y? Jak ktoś dużo siedzi? Zrobimy Rafatusa Masy zaraz. typek? Nie, to był film taki... Ja w ogóle z Markiem też opowiem, jaka jest sytuacja. Mam Richard Wona. Marek przyjechał do mnie nagrać film. Miał walczyć na gali szóstej, chciał walczyć, więc jego przeciwnik się po prostu... Ciekawe, ale myślę, że może inny sposób na WOŚP. Ale już jest po WOŚPie. No po WOŚPie. Dobra, w każdym razie z Malkiem było tak. Madek miał... 470. To chyba prawdziwy, ten zielony Hulk. Dobra, w każdym razie tak. Madek przyjechał do mnie nagrać taki luźny film, że Madek podpisuje kontrakt. To było oczywiście fake, to było oczywiście takie, wiesz, dla zabawy. Miał walczyć i ten film miał na celu jakby wybranie przeciwnika dla Marka, bo chciał walczyć, ale wtedy jak jego przeciwnik potencjalny się powiedzmy wycofał, jego potencjalny przeciwnik się wycofał, no i potem tam szukaliśmy jakieś alternatywy, ale stwierdziliśmy, że nie ma do końca, no i Marek wtedy powiedział, dobra, to ja w sumie już nie walczę, ale chciał walczyć na początku. No ale potem zmienił zdanie i mówi, że jak nie ma rywala, to nie kto, walczy. Kto kurwa będzie walczył w końcu? Wszyscy mieli walczyć, Gingie walczy. Zobaczysz. Ale będą walki... Fajne. Srogie? No ja czekam. Ale to jeszcze jedno miejsce macie? Ten? Dla mojej nie, walki? Nie mówię, że Nitro się obsrał, bo akurat Nitro wyraził chęć uczestnictwa na gali Fame MMA w przyszłości. Fame 4. Świdnica? Gdzie to? Coś powiem, że kiedyś na turnieju tam byłem w piłkę. A jeżeli chodzi o Nitro, to on nie, że się wycofał, ale wyraził chęć na walkę w przyszłości. Także już jakieś wstępne rozmowy z Nitro są prowadzone. No i chciałem go zobaczyć w oktagonie w przyszłości. Myślę, że wy też. Bo gościu jest ciekawą postacią. Ile ty masz sterydów tam w kuchni? Ja pierdolę, same szczykawki. Ile, czemu tam jest tyle tabletek? Są jakieś pigułki w autu? Zapraszasz gości na live i wysypujesz. Odżywki, suplementy. No, tak się mówi. Ty pewnie tutaj nie wiesz, co to jest. No i już mam przeciwnika na Fame MMA 9. Przypierdolę trochę. Przypierdolę trochę. Ile ważysz? Teraz 81. No to co, ja mam 7,3, 7,4. To chodź ten. Tu sparing z tyłu? Na live'ie? Na 8 tysięcy widzów? Ale na pewno, nie? Wiesz, łamię włosy.